Hejo, cześć, witajcie moim kanale z kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj jest to unboxing po bardzo długim czasie, ponieważ ostatni nagrałem już bardzo dawno temu, od tamtego czasu kilka nowych edycji kolekcjonerskich miałem, których nie unboxingowałem, ponieważ nie nagrywałem też filmów, ale dzisiaj mamy unboxing, wracam do unboxingu, dzisiaj mam unboxing nowego God of War Ragnarok. Jest to edycja kolekcjonerska i to jest ta normalna, nie edycja jutna, ponieważ tej nie dałem rady kupić. Dzisiaj przyszła, wiem już, gra od tygodnia jest tak naprawdę już wyszła, ale Amazon po prostu ich nie wysyłał i dopiero dzisiaj doszła. Więc tutaj ją mamy, karton jest wielki, jeżeli nie będziecie mnie widzieć, to dlatego, że kamerę musiałem tak ustawić, po prostu nie widać mnie całego. Ale tak, tak wygląda z przodu, mamy pięknego Kratosa z Atreusem, z jego dorosłym synem. Z boku mamy oczywiście jakieś znaczki, nie wiem, jakieś nordyckie znaki. No i z tyłu oczywiście mamy, co w środku mamy? W środku mamy twoją starą, ale do tego mamy replikę Mjolnira, młota Thora, w wersji tak jak ona mitologicznie naprawdę wyglądała. Mamy zestaw kości, mamy dwie figurki, takie małe drewniane, które też były w pierwszej edycji kolekcjonerskiej God of War z 2018. I mamy steelbook. Oczywiście gra nie jest na płytce, tylko się dostaje kod. Szkoda, że tak robi, tak było też z Horizon Forbidden West, jak kupimy edycję kolekcjonerską. No ale już tego nie zmienimy. No i tak się prezentuje, jest bardzo duża. Jest też bardzo ciężka. Więc otwórzmy ją sobie. Więc tutaj mamy tył i tutaj mamy przód tej edycji kolekcjonerskiej. Oczywiście zrobimy najpierw małe rzeczy i potem główną rzecz. Więc otwieramy to tutaj. Jest się działo? O! Jest otwarte. Bardzo ładnie, bardzo detalicznie jest zrobione te całe opakowanie. No i kurwa, szelich malin. I tak o, jako pierwszą rzecz oczywiście mamy steelbook. Zaraz go pokażę wam z przodu, tylko go wypakuję z folii. Najlepsza rzecz jest w tym, że naprawdę jest miejsce na płytkę do środka. Więc bra. więc tak to wygląda. Sitman this? No. Nie, tak to wygląda z przodu. Spoko, oczywiście God of War. I z tyłu znowu napisy, jest bardzo podobny do steelbooka normalnego, pierwszego God of War'a. I w środku wygląda tak. Miejsce na dwie płytki, których nie mamy. Bardzo ładnie się prezentuje tutaj do porównania. Tutaj do porównania z 2018 steelbook. Są bardzo podobne do siebie. Ten jest nawet cięższy, ale dlatego, że są też rzeczy w środku. Tutaj tył. Też są napisy, więc fajnie to zrobili, jeżeli ma się obydwa steelbooki obok siebie, to bardzo fajnie to wygląda. Kolejna rzecz, którą w środku mamy, to zestaw kości. Kości krasnoludów, które są podobno ręcznie robione. Nie wiem, czy są ręcznie robione, na pewno nie są robione ręcznie, ale podobno mają tak wyglądać. Więc tak to się prezentuje, w takiej torebeczce są. Bardzo fajnie zrobione, tutaj z drzewem. W brązowym kolorze, jak moje spodnie. No i mamy kości w środku. Jeżeli ktoś na przykład gra w Dungeons and Dragons, albo gra po prostu w gry RPG, i na przykład jest coś takiego w świecie, w mitologii nordyckiej, to można sobie użyć te kości, naprawdę są ciężkie, są bardzo ładnie zrobione detalicznie i widać, że są drewniane, a nie z czegoś innego zrobione, więc autentyczne drewniane kości są. Więc to jest kolejna rzecz i zobaczymy, co jest dalej. Full cool ma. Zaraz, wirklich normale Würfel? Mhm. Geil. Jeden kann spielen. A może to dlatego wypuścili, że będzie gra RPG wychodziła jakaś z God of War. Byłoby bardzo fajnie. No i mamy dwie kolejne figurki tutaj. To są figurki te małe właśnie, co wam mówiłem. Też drewniane. I to jest, to są dwie
kobiety chyba, tak wygląda. Ale nie jestem pewien, kto to właśnie jest. Mogę wam nawet zaraz powiedzieć, kto to. To są jakieś bliźniaki po prostu. Czyli tak wyglądają te figurki. Małe, ale bardzo detalicznie zrobione. Bardzo ładnie wyglądają. Będą pasować do tych innych figurek, które się dostało w 2018. No i teraz... Drumroll, please. No nie. Otwieramy główne wrota do piekła. O, czyż Alta, siesz to jest? Okay. Bardzo ładnie zrobione, bardzo detalicznie. I teraz otwieramy to tutaj. I mamy główną rzecz. O, to jest wielkie. Oh my god. Fast felon. Ja to wypakuję tutaj na boku, ponieważ ciężko to jest tak wypakować. I mamy młot Tora Mjölnir. Bardzo duży, 40 cm replika jego. Bardzo detalicznie zrobiona. No. Więc bardzo jest detalicznie zrobiony. Bardzo ładny, jest bardzo ciężki też, więc jakbyś komuś w łeb dał, to by zabolało. Oczywiście to jest plastik zrobiony, oczywiście nie kamień, nie wiadomo co. Ale bardzo ładnie wygląda, jest bardzo detaliczny. Bardzo mi się podoba. Bardzo duży, bo to jest 40 cm replika, więc trochę miejsca zajmie, jak będziecie go chciał postawić. Ale tak to wygląda ta edycja kolekcjonerska, ludzie. Ja go włożę tutaj. Pastor. I to fajnie jest też na magnet, czyli się zamyka. Więc tak, ludzie. To jest wszystko, co się dostaje w tej edycji kolekcjonerskiej. Według mnie się opłacało ją kupić, jest bardzo dobrze zrobiona. Trochę szkoda, że więcej rzeczy, takie jak mapa płócienna i wszystko się dostaje w tej droższej wersji, która była bardziej limitowana. Gdzie takie same rzeczy się dostawało w 2018 do tamtego God of War'a, się dostawało w normalnej edycji kolekcjonerskiej. No ale co się zrobi, teraz edycje kolekcjonerskie robi się i tak droższe i jest mniej rzeczy za każdym razem. Ale według mnie się opłacała ona. Wygląda zajebiście, będzie fajnie na szafce wyglądać. No i ja będę oczywiście teraz przychodził wreszcie God of War'a, już czekam od tygodnia. Więc tak, ludzie, jeżeli film wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i widzimy się następnym razem. Na razie!